z cyklu książek na drodze do miłości Boży wybór. Jak wybrać męża i żonę, kierując się mądrością Ewangelii. Audiobook autorstwa Patrycji Tobis. Kiedy Ania poznała Marcina, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. W trakcie dwuletniej relacji byli nierozłączni. Pewnego dnia Ania otrzymała z pracy atrakcyjną ofertę wyjazdu na 2 lata za granicę. Postanowiła skorzystać. 3 miesiące po jej wyjeździe Marcin poznał inną kobietę, z którą szybko wziął ślub kościelny. Niestety to małżeństwo trwało tylko 6 miesięcy. Ania wróciła do kraju, a Marcin jeszcze w trakcie rozwodu przesiadywał pod domem Ani, błagając ją, aby dała mu szansę i zaczęli wszystko od nowa. Ania długo nie mogła się zdecydować, czy przyjąć Marcina. Jej rodzina sugerowała, żeby zakończyła tą relację, ale jednak wygrało uczucie i po zakończeniu sprawy rozwodowej Ania i Marcin wzięli ślub. Na początku ich małżeństwo układało się dobrze. Obydwoje uchodzili za atrakcyjną parę i obracali się wśród towarzystwa elitarnej śmietanki towarzyskiej Warszawy. Niestety, później pojawiły się narkotyki, wzajemne zdrady i po 10 latach małżeństwo się rozpadło. Całe nasze życie obraca się wokół dokonywania różnych wyborów. Szczególnie ważne są te, które dotyczą naszych życiowych relacji i małżeństwa. Nikt nas nie uczy, jak wybrać współmałżonka, a polegamy więc najczęściej na własnych emocjach. Na szczęście Ewangelia pomaga nam zrozumieć, jakimi wartościami się kierować w życiu, aby dokonać słusznego wyboru. Sprawiedliwi starannie wybierają swoich przyjaciół, ale droga bezbożnych prowadzi ich na manowce, mówi Psalm 12:26. Jeżeli starannie, czyli ostrożnie należy wybierać przyjaciół, to tym bardziej partnera na życie. Mamy wolną wolę, aby decydować, z kim u boku chcemy spędzić resztę życia. Możemy jednak modlić się o to i prosić Boga, aby nas poprowadził i pomógł nam dobrze wybrać. Kiedy żyłam z dala od Boga, dokonywałam w życiu wielu nierozsądnych wyborów. Z czasem zrozumiałam, że kiedy oddajemy wszystko Jezusowi, pozwolimy Duchowi Świętemu prowadzić nas i analizujemy wynikłe sytuacje poprzez pryzmat Bożego prawa, wtedy łatwiej iść przez życie w spokoju i szczęściu. Biblia wyraźnie uczy nas, że szczęście człowieka leży w wypełnianiu Bożych przykazań. Przecież Bóg przekazał nam je z miłości do nas, aby nam w życiu pomóc w jak najlepszym wypełnianiu naszego powołania, a nie po to, żeby nam to życie utrudniać. Prawo Pana doskonałe, krzepi ducha. Świadectwo Pana niezawodne, poucza prostaczka. Nakazy Pana słuszne, radują serce. Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. Psalm 19:8. Większość ludzi pragnie dzielić życie z drugą osobą. Mało kto chce prowadzić samotne życie. Jest to zupełnie naturalne. Poszukujemy więc często tej drugiej osoby na różny sposób. Gorzej, jeżeli to pragnienie zamienia się w obsesję i cel życia, kiedy nie potrafimy już cieszyć się życiem sami i cały czas uważamy, że dopiero jak znajdziemy mężczyznę, kobietę, marzeń i weźmiemy ślub, to dopiero będziemy szczęśliwi i zaczniemy żyć pełnią życia. Takim sposobem jednak uzależniamy nasze szczęście od człowieka. Piękne jest przeżywać życie w miłości u boku kogoś, kogo kochamy z wzajemnością, ale do miłości trzeba czasem dojrzeć i kochać się trzeba nauczyć. Jan Paweł II często powtarzał: uczcie się kochać. Trudno też to zrobić bez Boga. On jest przecież dawcą miłości. To, co często ludzie nazywają miłością, to jest często zmysłowość, mająca mało wspólnego z tą prawdziwą miłością, która rodzi się w duszy i trwa wiecznie. Kiedy ktoś mówi, że już nie kocha swojego współmałżonka, to znaczy, że nigdy nie kochał. Ewangelia uczy nas wielokrotnie, że miłość nigdy nie ustaje. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, ani zatopią jej rzeki. Pieśń nad Pieśniami 8:7. Bóg nigdy nie przestaje nas kochać, pomimo tego, że grzeszymy i pomimo naszych wad i niedoskonałości. W Psalmie 62:6 czytamy: spocznij jedynie w Bogu, dusza moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jest jedynie skałą i zbawieniem moim. On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Żaden mężczyzna ani kobieta nie przyniosą nam trwałego szczęścia ani radości. Nasza dusza może spocząć tylko w Bogu, tylko On może być źródłem naszego szczęścia i radości. Ewangelia mówi nam: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mateusz 6,33. Co oznacza, że Bóg pragnie, abyśmy najpierw pracowali nad naszą relacją z Nim i uznali to za nasz życiowy priorytet. Nie należy szukać szczęścia w drugim człowieku. Człowiek, który jest słabym grzesznikiem, może nas zawieść, ale Bóg nigdy nas nie zawiedzie. My, kobiety, zbyt często szukamy schronienia i bezpieczeństwa w małżeństwie. Robimy też wszystko często kosztem naszego zbawienia, aby czuć się zaakceptowanymi i kochanymi. Tym sposobem dajemy człowiekowi to, co należy się Bogu, i stawiamy człowieka ponad Boga. Idolizujemy mężczyznę. Ewangelia mówi: schronieniem dla ciebie tylko Bóg przedwieczny. On będzie cię osłaniał swym wiecznym ramieniem. Psalm 33,27. Moja koleżanka Ania powiedziała kiedyś: zorientowałam się, że czyniłam z moich relacji, mężczyzn i randek moich idolów. Tak bardzo skupiałam się na znalezieniu chłopaka, że to mnie oderwało od Boga i tego, żeby to On był na pierwszym miejscu. Spędzałam godziny na telefonie, tekstując lub oczekując odpowiedzi od różnych chłopaków. W końcu zrozumiałam, że muszę to zostawić i ufać, że w odpowiednim czasie Bóg przyprowadzi mi kogoś właściwego. Jest bardzo trudno być cierpliwym i ufać Bogu, ale się tego uczę i pracuję nad tym. W objawieniach Wasuli Rydyn przeczytałam: poproś moje dzieci, aby przemyślały słowa, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim, Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Odniesienie do Izajasza 54,5. Niech dziś każdy nazywa mnie małżonkiem. Wiele chrześcijanek, które spotkałam, w większości z kościołów protestanckich, czy to były w związku małżeńskim, czy samotne, zawsze nazywały Jezusa swoim małżonkiem. Na początku wydawało mi się to dziwne. Dopiero później, kiedy znalazłam ten cytat w Ewangelii, zrozumiałam, że Bóg ustanowił małżeństwo jako ziemskie przymierze mężczyzny i kobiety. Efezjan 5,25. Natomiast te słowa mówią, że nasz Pan Jezus Chrystus jest naszym opiekunem, obrońcą i uzdrowicielem. On nas kocha, pociesza i nigdy nas nie opuści. Z pewnością są to cechy, które pragniemy znaleźć u partnera i tylko Jezus może zaspokoić te głębokie tęsknoty naszych dusz, ale nie w sensie romantycznym. Robi to zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, którzy szukają Go dla prawdziwej miłości i pocieszenia. Osobiście nauczyłam się, że nie powinnam oczekiwać niczego od ludzi, ale mogę zawsze polegać na Bogu, który daje zawsze tylko dobre rzeczy, bo Jego miłość jest bezwarunkowa i najdoskonalsza. Nawet jeśli będę doświadczać burzy w życiu i trudnych sytuacji, to w tym wszystkim jest Boży plan miłości. Nikt nigdy nie będzie mnie kochał więcej jak Bóg. Ja również przez większość życia skupiałam się na poszukiwaniu partnera na życie. Niewiele czasu poświęcałam przy tym Bogu. Dlatego moje doświadczenia i wybory przyniosły mi wiele rozczarowań i bólu. Wydawało mi się, że małżeństwo jest celem mojego życia i będzie źródłem mojego szczęścia. Pewnego dnia Bóg przemówił do mnie przez słowa Ewangelii, abym nie szukała męża. Na początku zbuntowałam się i stwierdziłam, że nie mogę się zgodzić na to, żeby żyć sama w życiu. Zawsze uwielbiałam towarzystwo mężczyzn. Bardzo chciałam być żoną i mamą. Bóg jednak przemówił do mnie znowu przez swoje słowo: a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jest jego baranek. Jana 23. Zrozumiałam, że jeśli baranek, którym jest Jezus, jest prawdziwie obecny w naszym życiu, to niczego więcej nie potrzebujemy, bo On jest naszym światłem i naszą radością.
Kiedy zaakceptowałam te słowa i wyraziłam zgodę, aby powierzyć się Bogu w tej kwestii, odczułam wewnętrzny pokój. Przez następne lata Duch Święty penetrował moje serce i pokazywał mi, jak powinny wyglądać prawdziwe relacje, których źródłem jest Bóg i co to naprawdę znaczy słowo kochać. Doświadczyłam też ogromnej radości i szczęścia, którego nigdy wcześniej nie doznałam. Zrozumiałam, że dopiero teraz, kiedy jestem uformowana w Jezusie, mogę przynieść radość drugiemu człowiekowi i pokochać ofiarną miłością. Należy zdać sobie sprawę, że jesteśmy na ziemi, aby wypełnić wolę Boga i misję, jaką nam Bóg wyznaczył. W tym małżeństwo może nie być naszym powołaniem. Jeżeli Bóg uzna, że małżeństwo będzie dla nas dobrą drogą do zbawienia, to poprowadzi nas tak, aby to pragnienie się zrealizowało. To przecież Bóg powiedział, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Adam nie prosił Boga o stworzenie kobiety. Był szczęśliwy sam w relacji z Bogiem, jak opisuje to święta Katarzyna Emmerich. Nawet po stworzeniu Ewy nie biegał za nią, tylko wpatrywał się w Boga, a Ewę bardziej interesowała przyroda niż Adam. Dlatego w niebie nie będzie już męża i żony, tylko powrót do wtórnego stworzenia. Czyli Adam i Ewa będą się cieszyć obecnością Boga, nie pożądając swojej obecności. Małżeństwo jest tylko tu na ziemi, aby poprzez nie Bóg mógł wypełnić swój plan stworzenia. Kobieta i mężczyzna współpracują więc z Bogiem, powierzają Jemu swoje ciała, aby przez nie Bóg mógł dokonywać cudu stworzenia. Dlatego tak ważne traktować ciało swoje w świętości. Maryja ani Józef nie modlili się o małżonków, ale o wypełnienie woli Bożej w ich życiu. Kochali Boga i koncentrowali się na modlitwie i wypełnianiu planu wobec ich życia. W Bożym planie było to, aby byli razem i ich wybrał na rodziców Jezusa. Stało się według Jego woli, ale Maryja najpierw zgodziła się. Dlatego i my możemy powiedzieć: dobrze, Ojcze, niech będzie wola Twoja i w tej dziedzinie. Ty zdecyduj za kogo, kiedy i jak, czy w ogóle mam być mężem i żoną, tylko najpierw nas do tego przygotuj, abyśmy mogli jak najlepiej to zadanie wypełnić. Nie jesteśmy gotowi na małżeństwo, jeżeli myślimy o tym, co w czasie małżeństwa wyciągniemy dla siebie. Jeżeli widzimy w nim drogę do rozwiązywania naszych problemów i długi romans, który się nie kończy. Miłość zaczyna się z Bogiem, a małżeństwo jest drogą odpowiedzialności i wyrzeczeń. To, że jesteśmy samotni, czasami znaczy, że Bóg chce coś w naszym życiu osiągnąć, nad czymś z nami popracować. Czasem wydaje nam się, że stoimy w miejscu, patrząc na innych wkoło i widząc, że są w szczęśliwych związkach, wydaje nam się, że oni osiągnęli coś w życiu, a my stoimy w miejscu. Zawsze dokąd zmierzamy, pomimo że tego może nie widzimy. Ważne jest, żeby wyzbyć się wszelkich oczekiwań w stosunku do swojego życia i innych ludzi, nie ulegać wizji romantycznej miłości serwowanej nam przez media i przekonaniu, że każdy ma mieć wygodny dom z ogródkiem, atrakcyjną pracę, parkę zdrowych dzieci i wyjeżdżać na egzotyczne wakacje. Dobrze, jeżeli mamy znajomych, którzy żyją w małżeństwie, żeby zobaczyć, ile to wymaga pracy. Moja koleżanka, która od wielu lat modliła się o męża, powiedziała mi, że kiedy obserwuje inne kobiety, jak muszą się natrudzić nad wychowaniem dzieci i utrzymaniem domu, to zaczęła się zastanawiać, czy jest to właściwa droga dla niej. Należy pamiętać, że nie jest naszym zadaniem naprawiać, zmieniać lub wychowywać naszego partnera. Małżeństwo to święte partnerstwo, a nie projekt i jest świętym przymierzem na całe życie. Przykazanie mówi nam, aby najpierw ponad wszystko kochać Boga, później kochać drugą osobę jak siebie samego. Przykazanie to nie mówi, aby kochać drugiego człowieka więcej niż siebie, ani mniej. Jeżeli będziemy szczęśliwi i w pełni usatysfakcjonowani, a do tego spełnieni będąc w relacji z Bogiem, wtedy dopiero będziemy potrafili wybrać właściwego partnera na życie. Jeżeli będziemy działać w desperacji albo pod wpływem presji społecznej, to możemy się zawieść. Dusza nasycona podepcze plaster miodu, a dla głodnej duszy wszystko, co gorzkie, jest słodkie. Przysłów 27:7.
To, co możemy zrobić, to cieszyć się życiem, przebywać z ludźmi, modlić się, rozwijać talenty dane nam od Boga i żyć z założeniem, aby dawać, a nie brać. Małżeństwo nie jest więc receptą na szczęście. Kiedy zapytano Louise, 107-letnią panienkę, jaka jest jej recepta na długie i szczęśliwe życie, powiedziała: nigdy nie wyjdź za mąż. Oczywiście o długości naszego życia decyduje Bóg, ale szczęście nie zależy od naszego statusu społecznego. Moja koleżanka mówiła kiedyś: jak ma być, to będzie. I ona nigdy nie próbowała nikogo znaleźć. W końcu przyszedł do jej życia wspaniały chłopak, wzięli ślub i dziś są szczęśliwym małżeństwem z dwójką dzieci. Ona nosiła zawsze taką pewność i ufność w sobie, że jeśli Bóg będzie chciał, to ona wyjdzie za mąż. Wiele innych moich koleżanek spędziło pół życia uganiając się za mężczyznami, chodziły na randki, a dziś nadal żyją w samotności. Często spieszymy się do małżeństwa, bo przecież zegar biologiczny tyka i popędzają nas do tego wokół ludzie i w tym wszystkim zapominamy, że przecież Bóg, który nas stworzył, miał już plan co do naszego życia, zanim się jeszcze narodziliśmy. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Jeremiasza 1,5. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Galicjan 1,15. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Efezjan 5,25. Zawierzając Bożemu Słowu, wielu chrześcijan wierzy, że jeśli spotkają odpowiednią osobę, to w duszach się rozpoznają. Modlą się więc o to i poszczą. Uważają, że jak to się stanie i gdzie jest w Bożym planie i temu należy zaufać. Ewangelia mówi też: bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Mateusza 19,12. Małżeństwo nie jest więc powołaniem wszystkich ludzi. Bardzo dużo małżeństw podaje za przyczynę rozwodu niezgodność charakterów. Okazuje się bowiem, że dopiero w czasie małżeństwa odkryli, że do siebie nie pasują. Zatem w całym procesie randkowania coś ważnego umknęło. Patrzyli na siebie, rozmawiali, chodzili za ręce, czasem i mieszkali razem, podróżowali, a tutaj nagle po ślubie obudzili się koło siebie jako dwoje obcych ludzi. Jak to się stało? Miłość małżeńska jest jedną z najdoskonalszych form miłości, ale jeśli jest zbudowana tylko na fundamentach ludzkich emocji, rozpadnie się. Ludzie często mówią, że powinno się kierować w życiu sercem, ale Ewangelia mówi: serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Mateusza 15,19. Nie możemy więc polegać na swoich uczuciach, które bywają zwodnicze. Serce często ulega namiętnościom i pożądaniom, dlatego ważne, aby powierzyć swoje serce Bogu, żeby On nim kierował. Dopiero wtedy mówienie, że kieruje się w życiu sercem, ma sens. Najpierw oddać serce Bogu, zanim oddamy je drugiemu człowiekowi i kierować się w życiu Bożym Słowem, a nie uczuciem. Jezus trzyma klucze do wszystkich drzwi, również do ludzkich serc, ale On nie zmusza nikogo do bycia z nikim na siłę. Szanuje naszą wolną wolę, którą nam podarował. 18 sierpnia 2019 roku papież Franciszek podczas rozważania na Anioł Pański powiedział, że dobrze jest deklarować się jako chrześcijanie, ale też powinniśmy nimi być w konkretnych sytuacjach, aby nie żyć obłudnie. Zasugerował również, że jako chrześcijanie mamy za zadanie głosić Jezusa poprzez stanowcze i odważne wybory zgodne z Ewangelią. Warto więc poznać dokładnie Ewangelię, aby nasze wybory, a szczególnie te związane z małżeństwem, były w zgodzie z Bożą wolą.
Miłość od pierwszego wejrzenia może okazać się pomyłką, za którą wielu kobiet i mężczyzn płaci później w życiu. Nie możemy kochać kogoś, kogo nie znamy i nic o nim nie wiemy. To jest zauroczenie. Ktoś może nam się spodobać, ale zanim zdecydujemy się, aby za niego wyjść za mąż, należy go dobrze poznać. Słyszałam historie, w których ludzie twierdzili, że od razu, kiedy popatrzyli na siebie, wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. Rzeczywiście, takie natchnienie może pochodzić od Boga. Najczęściej zdarza się to ludziom, którzy dużo się modlą i żyją blisko Boga. Nie możemy jednak dać się ponieść fantazjom przy wyborze partnera na całe życie, ale myśleć logicznie. Jest taki ptak w krajach tropikalnych, który bardzo starannie wybiera partnera do zapłodnienia. Obserwuje potencjalnego kandydata przez długi czas, zanim pozwoli się jemu do siebie zbliżyć. Ten kandydat musi się podobno bardzo napracować, żeby zaimponować samicy. Tym bardziej człowiek ma za zadanie używać swojego rozumu do dokonywania właściwego wyboru. Aby mieć realny obraz człowieka, potrzebne jest też niewłaściwe nieprzywiązywanie się do niego. Biblia nas uczy, aby nie oglądać się na prawo ani na lewo, patrzeć prosto na Jezusa i kierować się przy wyborze Jego mądrością, Jego prawem. Wygładź ścieżkę Twej stopy i niech będą utwierdzone wszystkie Twe drogi. Nie skłaniaj się ani na prawo, ani na lewo. Przysłów 4:26. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ożeni się dopiero wtedy, kiedy nie będzie mógł już żyć bez swojej kobiety. Nie należy się jednak uzależniać od siebie nawzajem. Uzależniać się możemy tylko od Boga. Nie wiemy, kiedy Bóg zdecyduje się zabrać nam naszego partnera. Może być taki, on sam zdecyduje się odejść i wtedy będziemy musieli żyć dalej. Człowiek jest powołany do wolności. Nie możemy nikogo zatrzymywać na siłę i musimy się liczyć z tym, że ktoś może chcieć nas opuścić i ma do tego prawo. Znana telewizyjna amerykańska ABC News podała, że połowa Amerykanów żyje dziś samotnym życiem. Zachęcała ludzi, aby wyjść z domów i bardziej otworzyć się na innych, ale dodała mądrze, że motylki w brzuchu i uczucie niepokoju nie jest oznaką miłości, tylko oznaką, że w takiej relacji jest coś nie tak i trzeba ją prześwietlić przez soczewki realizmu. Podzielam tę opinię. Miłość przynosi pokój, radość i nie ma nic wspólnego z uczuciami nerwowości i strachu. Zakochanie tak potrafi zaślepić, że zamienia rozumną ludzką istotę w niewolnika uczuć. Często musiałam sprowadzać panów na ziemię, którzy ze syndromem tzw. maślanych oczów mieli już na drugiej randce zaplanowaną szczęśliwą przyszłość ze mną. Natomiast kiedy pytałam kolegów, którzy byli po rozwodach, czasem nawet dwóch, dlaczego się ożeniłeś, odpowiadali zwykle: bo się zakochałam, albo bo była żona była najładniejszą dziewczyną w szkole, albo bo miała piękne ciało, albo, i tutaj hit odpowiedzi, była dobra z matematyki. W czasie, kiedy się poznajemy, ważne jest, aby być zainteresowanym, a nie zauroczonym. Kolejną ważną rzeczą jest to, że zamiast modlić się, żeby ta osoba była z nami, często ludzie tak postępują, modlić się o wolę Bożą dotyczącą tej osoby. Pomimo, że uczucia się pojawiły, nie można oczekiwać, że ta druga osoba będzie czuć to samo i będziemy razem. Nie róbmy założeń. Kiedy rozmawiałam z mężczyznami, byłam miła i czasem spotykałam się na kawę, to nie znaczy, że zaraz wyobrażałam sobie, że będziemy razem. Biblia mówi: przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, a spełnione pragnienie jest drzewem życia. Przysłów 13:12. Kiedy oczekujemy, że coś się wydarzy, a się nie dzieje, to zwykle jesteśmy rozczarowani. Na wczesnym etapie poznawania polegajmy raczej na logice, umyśle, a nie na tęsknocie sercu. Im bardziej znamy tę osobę i ufamy jej, tym bardziej możemy jej powierzyć nasze serce. Parę lat temu opowiadano historię 50-paroletniej kobiety zwanej Czarną Wdową. Ta pani wyszukiwała na internecie starszych samotnych panów i wykorzystując ich desperację do znalezienia kobiety do towarzystwa, rozkochiwała ich w sobie. Później już jako żona dosypywała im do jedzenia trucizny, po której spożyciu wszyscy poumierali. Sama wyjeżdżała do innego amerykańskiego stanu ze sporym spadkiem. Pochowała tym sposobem 5 mężczyzn, zanim ktoś z ich rodziny rozpoczął dochodzenie.
Nie brakuje też innych historii, w których ludzie w desperacji znalezienia kogoś na życie zakochiwali się w osobach, które widywali tylko czasem na zdjęciach w internecie. Później przepisywali takim osobom majątki swojego życia. Zawierzali ludziom, których nigdy dobrze nie poznali, swoje życie i serca. Kierowała nimi desperacja bycia z kimś, poczucia się potrzebnymi i kochanymi. Moja znajoma Jadzia była od lat samotną kobietą poszukującą desperacko partnera. Znajoma z Polski powiedziała jej o swoim sąsiedzie, który bardzo pragnął przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Jadzia bardzo szybko zaproponowała, aby ten pan z nią zamieszkał. Nie poznała go nawet wcześniej. Wiele ludzi niestety popełnia ten błąd, że zawierzają słowom swoich znajomych, wpuszczając do swojego życia obcych ludzi. Biblia ostrzega nas mądrze. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka, po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia. To bowiem jest próbą dla ludzi. Syracha 27:4. Różne są drogi do poznania kogoś. Internet może być jedną z nich. Natomiast trzeba nauczyć się kontrolować nasze emocje i używać też naszego rozumu. Znam kogoś, kto się zapisał na stronę internetową, bo szukał znajomych. Zaprzyjaźnił się z kobietą, z którą łączyła go tylko czysta przyjaźń, ale po 2 latach tak bardzo się polubili, że wzięli ślub i są już razem ponad 10 lat. Wszystko zależy od zdrowego podejścia. I moim zdaniem miłość się rodzi z przyjaźni, bo kiedy ludzie się spotykają, nie obarczając się od razu oczekiwaniami, wymaganiami wobec siebie, wtedy naprawdę dają sobie szansę, żeby się poznać i zatęsknić za sobą. Istnieje ostatnio pogląd, że czasy się zmieniły i to niekoniecznie mężczyzna wybiera kobietę za żonę. Stąd wiele kobiet jako pierwsze podrywają mężczyznę. Ewangelia mówi: kto znalazł żonę, dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana, Przysłów 18:22. Nie mówi, która znalazła męża, tylko odwrotnie. Jeżeli kobieta będzie tą, która się oświadczyła, to będzie całe życie sprawdzać, czy on ją naprawdę kocha, ponieważ to ona była tą, która wymusiła to na nim. Mężczyzna jest tym, który szuka, a kobieta może tylko pozwolić się jemu znaleźć. Stan cywilny. Biblia wyraźnie mówi, że wchodzenie w związek z osobą rozwiedzioną nie jest wolą Boga. Żona jest związana z mężem, dopóki on żyje. A jeśli mąż zaśnie snem śmierci, wolno jej poślubić, kogo zechce, pod warunkiem, że wierzy on w Pana. Koryntian 7:39. Ja jednak wam mówię, że każdy, kto się rozwodzi z żoną, jeśli podstawą do tego nie są pozamałżeńskie kontakty seksualne, naraża ją na cudzołóstwo, a ktokolwiek żeni się z taką rozwiedzioną kobietą, popełnia cudzołóstwo. Mateusza 5:32. Wiem, że wiele ludzi nie zważa na to przykazanie, szukając partnera. Nie można jednak mówić, że jest się chrześcijaninem i postępować wbrew nauce Jezusa. Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. 1 Samuel 15:22. Każdemu, kto cudzołoży, brakuje zdrowego rozsądku. Ten, kto tak robi, sprowadza na siebie nieszczęście. Przysłów 6:32. Ewangelia nazywa wyraźnie związki pozamałżeńskie i powtórnie małżeństwa cudzołóstwem. U Boga nie ma rozwodu. Ludzie dają sobie papierek rozwodowy dla tak zwanego świętego spokoju, ale Jezus zawsze zdecydowanie potępiał rozwody. Nawet jeśli ludzie opuszczają się, są nadal związani ze sobą. Jezus zawsze pragnie widzieć małżonków żyjących razem w miłości. Jeśli ktoś pod pozorem ludzkiego szczęścia wchodzi w związek z rozwiedzionym, stoi na przeszkodzie do wypełnienia Bożego planu wobec tego małżeństwa. Zawsze wyznawałam zasadę, że mężczyzna rozwiedziony nie jest dla mnie.
nawet wtedy, kiedy żyłam z dala od Bożych przykazań. Wiedziałam głęboko w duszy, że taki człowiek cały czas ma żonę. Niezależnie od tego, jak bardzo byłby wspaniały i mnie kochał, to zawsze bym w takiej relacji wiedziała, że żyję nie według woli Boga. Moje szczęście przecież nie zależy od drugiego człowieka. Samodyscyplina, opanowanie. Należy się zastanowić, czy chcemy poślubić partnera, który ma problem z opanowaniem swoich zmysłów. Jeżeli tego nie potrafi, to nie będzie kiedyś potrafił opanować się w innych sferach, jak na przykład w okazywaniu gniewu czy złości. Dobrze zwrócić uwagę, czy potrafi się kontrolować. Tutaj może się wykazać, czy potrafi dla nas cierpieć i poświęcić się, czy jest tylko egoistą, który szuka, aby zaspokoić swoje potrzeby. Zauważyłam, że często mężczyźni, którzy mieli problem z opanowaniem, stawali się agresywni. To może przysporzyć problemów w przyszłości. W małżeństwie bywa czas, kiedy trzeba będzie zachować zaprzestać stosunków seksualnych. Żona znanego aktora Williama Smitha, Jenna Pickett, powiedziała kiedyś: seks, pożądanie jest wielką siłą tego świata, z którą musimy nauczyć sobie radzić. Tu chodzi o doskonalenie się w opanowaniu. Dlatego szukaj kogoś, kto jest mistrzem opanowania. To, że ktoś mówi, że cię kocha, nie znaczy, że to rozwiąże wszystkie problemy, które ta osoba nosi w sobie. To nie może być usprawiedliwieniem dla jego nieopanowania. Pamiętaj, abyś wybrała na partnera kogoś, kto jest warty ciebie i twojego czasu, kto chce doskonalić się w byciu opanowanym. Nie każdy, kogo kochasz, jest odpowiednim partnerem na twoje życie. Możesz go kochać, ale z daleka. Nie możesz kochać kogoś bardziej niż siebie. W Biblii znajdujemy opowieść o tym, jak Józef, syn Jakuba, był kuszony przez piękną kobietę. Po pewnym czasie żona Patyfara zaczęła pożądliwie spoglądać na Józefa i mówić do niego: chodź ze mną do łóżka. Ale on nie chciał tego zrobić i tak odpowiadał żonie swojego pana: mój pan o nic się nie martwi, bo wszystko w tym domu powierzył mojej opiece. Dał mi tu władzę nad wszystkimi i niczego mi nie zabronił. Tylko ciebie nie mogę tknąć, bo jesteś jego żoną. Jak mógłbym zrobić coś tak podłego i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Rodzaju 39:7. Józef znalazł się w towarzystwie atrakcyjnej kobiety, ale Boże prawo było najważniejsze dla niego. Oprócz tego, że był lojalny wobec swojego pracodawcy, potrafił się również opanować, dlatego że kochał Boga. Jeżeli mężczyzna nie kocha Boga i nie nosi w sobie bojaźni Bożej, wtedy często łatwo ulega pokusom. Jeśli ktoś nie kocha Boga, nie będzie też potrafił kochać swojego współmałżonka i będzie mu trudno pozostać wiernym. Wiara. Pewnego dnia do ojca Pio przyszedł do spowiedzi chłopak, który planował ślub, ale miał wątpliwości, ponieważ narzeczona nie była osobą religijną. Ojciec Pio poradził mu jednoznacznie, żeby ją zostawił. Niezadowolony chłopak odparł, że ją kocha, na co ojciec powiedział, że dobrze, że ją kocha, ale ożenić się powinien z osobą wierzącą. Maria Mercise, która przygotowywała się do zamążpójścia, postanowiła wcześniej udać się do San Giovanni Rotondo, by poprosić ojca Pio o radę. Kiedy ojciec Pio dowiedział się, że narzeczony jest niewierzący, powiedział: powiedz mu, żeby pojechał i ożenił się z jakąś Rosjanką, a nie z tobą. Innym razem pewna dziewczyna z Treno, która była zaręczona z człowiekiem, który należał do partii laickiej i deklarował się jako niewierzący, miała wątpliwości, czy jako praktykująca katoliczka powinna wyjść za niego za mąż. Ojciec Pio powiedział jasno, że nie będą mieli nad czym oprzeć swojego małżeństwa i aby lepiej go zostawiła. Ojciec Pio zawsze tłumaczył, że skoro małżeństwo jest sakramentem, to nie można się do niego przygotowywać bez wiary w Boga i brak wiary nie może dać pewności, że się w nim wytrwa. Mój znajomy, który był osobą bardzo religijną, ożenił się z dziewczyną, która nie chciała chodzić do kościoła. Po jakimś czasie on sam przestał interesować się Bogiem. Ich małżeństwo się rozpadło i jego wiara również.
Kiedy wizjonerzy z Medjugorje byli poproszeni przez pewną dziewczynę, aby zapytali Maryję w czasie objawień, czy ona jako katoliczka powinna wyjść za mąż za mężczyznę z kościoła ortodoksyjnego, Maryja odparła, że może zrobić jak zechce, ale lepiej, jeśli się powstrzyma, bo to będzie stanowić problem w wychowaniu dzieci. Z obserwacji moich znajomych, którzy są w mieszanych małżeństwach, katolicy i protestanci, widziałam, ile bólu, różnych nieporozumień i samotności wynikało z ich różnych podejść do wiary, szczególnie w wychowywaniu dzieci. Zwykle tylko tam, gdzie wiara była utrzymywana tylko w formie tradycji, wypełniania rytuałów, udało się ludziom pogodzić te różnice. Bóg jednak pragnie naszego całkowitego oddania, nie tylko odprawiania obrzędów. Mój były narzeczony był osobą bardzo religijną, ale miał problemy z opanowaniem swoich negatywnych emocji i często mnie krzywdził. Prawdziwa wiara zawsze odbija się w miłości do Boga i bliźniego. Kieruje się tym, aby nie krzywdzić drugiego i starać się być dla niego wsparciem. Nawet papież Franciszek zdecydowanie przyznał kiedyś, że małżeństwo nie jest jedynie wydarzeniem społecznym, ale sakramentem, który wymaga odpowiedniego przygotowania oraz świadomego zawarcia. Sugerował, żeby duchowieństwo nie bało się nawet odmówić udzielenia sakramentu, jeśli dostrzegą, że narzeczeni nie mają wiary. Ten brak wiary może też rodzić pytanie o to, czy zawarte małżeństwo jest w ogóle ważne. Ewangelia wyraźnie poucza nas. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Ale cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 2 Koryntian 3,14. Czasem ludzie uważają, że współmałżonek może się nawrócić dzięki wierze tego drugiego. Owszem, bywa tak. Biblia jednak mówi dalej. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? 1 Koryntian 16. My nie możemy nikogo przekonywać do wiary. Możemy przez swoją postawę życiową być jej świadectwem. Spotkałam się kiedyś z mężczyznami, którzy pomimo tego, że uczęszczali na niedzielne msze święte, żyli z dala od Boga i Jego przykazań. Oprócz zewnętrznej atrakcji, jakichś emocji, które się pojawiły, nie było między nami porozumienia duchowego. To było zawsze dla mnie najważniejsze. Ważne jest, aby ludzie mieli duchową jedność. Jeśli jeden partner żyje duchem tego świata, a drugi kieruje się duchem Bożym, to będzie problem. Nawet jeśli ktoś mniej wierzy niż ten drugi, to wciąż idą w tą samą stronę. Jeżeli nie ma jedności duchowej, to również będzie zawodzić więź fizyczna i emocjonalna. Wyobraźmy sobie krzesło z trzema nogami. Kiedy jednej zabraknie, krzesło przewróci się. W tej trójcy małżeńskiej jest Bóg, mąż, żona i Bóg powinien być w centrum relacji. Jak pisze święty Paweł, wiara jest pomocą i wzajemnym wsparciem. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą waszą i moją. Rzymian 1,12. Każdy z nas czasami podupada. Jeżeli będziemy dzielić życie z niewierzącym, jak on nas podniesie? Zwykle w relacjach ludzie ciągną się w dół, nie w górę. Jeśli już ktoś jest w małżeństwie z niewierzącym, to może się tylko modlić, aby ten odnalazł Jezusa. Nie bądźcie takimi, co dźwigają jarzmo w nierównym zaprzęgu z niewierzącymi, gdyż jakie jest zespolenie sprawiedliwości z bezprawiem lub jakie zespolenie światła z ciemnością? 2 Koryntian 6,14. Stosunek do rodziców. Ważne jest, aby sprawdzić, jaki nasz partner ma stosunek do swoich rodziców. Nie mówię tu o niewłaściwym przywiązywaniu dzieci z rodzicami. Przykazanie mówi, że opuści człowiek matkę swoją i ojca swego i zwiąże się z żoną, mężem swoim, Mateusza 19,6. Co oznacza, że człowiek nie może być niezdrowo przywiązany do swoich rodziców, ale powinien im oddać odpowiednią cześć i szacunek. Czytając Księgę Rodzaju, możemy zauważyć, jak ważne było błogosławieństwo Izaka i jak o nie jego synowie bardzo zabiegali. Nawet narodziła się między nimi zazdrość z tego powodu.
Przypomina mi się historia mojej znajomej, która pragnęła poślubić chłopaka, którego pokochała. Niestety ojciec nie zaakceptował tego narzeczeństwa. Pościła więc i modliła się długo o wolę Boga w tej sprawie. Nie chciała zrobić nic bez błogosławieństwa swojego ojca. Po jakimś czasie otrzymała telefon od ojca, który nagle zmienił zdanie i wyraził zgodę i dał jej swoje błogosławieństwo. Wierzący ludzie widzą woli swoich rodziców, wolę Boga. Ja często nie zgadzałam się z moim tatą. Duch Święty jednak nauczył mnie zachować pokorę i cierpliwie wysłuchiwać tego, co miał do powiedzenia. Odpuścić swoją rację, żeby nie kreować konfliktów między nami. Ewangelia mówi nam: temu, kto ojcu i matce zło rzeczy, w noc ciemną lampa zgaśnie. Przysłów 20:20. Synu, wspomagaj swego ojca w starości. Z całego serca czcij swego ojca, boleści rodzicielki nie zapominaj. Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali? Syracha 7:27. Synu, wspomagaj swojego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień utrapienia wspomni się o tobie jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. Syracha 3:12. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Jak Panom służy tym, co go zdrodzili, czynem i słowem czci ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo, albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty. Sychara 3:3. W poemacie Boga Człowieka Jezus mówił: zostało powiedziane, czci ojca swego i matkę swoją, jeśli chcesz długo żyć na ziemi, a ja dorzucam i wiecznie w niebie. Zbyt lekką byłoby karą żyć krótko na ziemi za uchybienia wobec rodziców. Tamto życie nie jest wymysłem. Tam zostaniemy wynagrodzeni lub ukarani według życia, które prowadziliśmy na ziemi. Kto uchybia swemu ojcu, uchybia Bogu, gdyż Bóg dał nam korzyść ojca przykazanie miłości. Kto zatem go nie kocha, ten grzeszy. Przez to traci on więcej niż tylko życie materialne. Traci prawdziwe życie, o którym wam mówiłem. Idzie na spotkanie śmierci. Już jest martwy, bo jego dusza jest w niełasce u Pana. Ma już w sobie zbrodnie, rani bowiem miłość najświętszą po miłości do Boga. Nosi w sobie zarodki przyszłych cudzołóstw, gdyż nikczemny syn staje się przewrotnym małżonkiem. Posiada w sobie skłonności do zła społecznego, gdyż ze złego dziecka wyrasta przyszły złodziej, zabójca groźny i gwałtowny, zimny lichwarz, zwodzący rozpustnik, cynik. Korzystający z przyjemności życia, istota odpychająca, zdradzająca ojczyznę, przyjaciół, dzieci, współmałżonka wszystkich. Czy możecie szanować i ufać komuś, kto nie zawahał się zdradzić miłości matki i zakpił z siwych włosów ojca? Zgodność co do celów w życiu. Nie jesteśmy gotowi, by wstąpić w związek małżeński, jeśli nie wiemy, jaki jest cel naszego życia, jakie jest nasze powołanie i czy nasza misja. Jeżeli dopiero w czasie małżeństwa to odkryjemy, to może być problem. Czy może dwóch iść razem bez uzgodnienia kierunku? Amosa 3:3. Bez wspólnych celów będzie trudno zajść gdziekolwiek.
Oczywiście, że pierwszym celem małżeństwa jest wychowanie dzieci, ale któregoś dnia one pójdą swoją drogą, a my mamy za zadanie nadal służyć Bogu w naszych talentach, które nam podarował. Nasza misja życia tu na ziemi będzie trwać nadal. Moja koleżanka prowadziła poradnie dla rozbitych rodzin. To zajmowało jej dużo czasu. Gdyby jej mąż nie rozumiał jej powołania, nie mogłaby wypełnić misji, jaką Bóg dla niej przygotował. Bardzo często w trakcie małżeństwa jedno z małżonków zaczęło rozwijać się duchowo, zawodowo czy intelektualnie, a drugie pozostało bierne, ograniczając się do oglądania seriali w telewizji, co wykreowało dużo problemów. Bywało też tak, że któreś z małżonków pragnęło mieć kilkoro dzieci, a to drugie nie chciało się na to zgodzić. Czasem partnerzy życiowi próbowali ograniczać się nawzajem w różny sposób. Jedno chciało rozwijać talent do śpiewu lub tańca, a drugie nie pozwalało na to. Ważne, żeby nasz partner zrozumiał, dokąd zmierzamy. Jeżeli ktoś na przykład pragnie być aktorem albo pilotem, to jego zawód będzie wymagał tego, że nie będzie go często w domu. Wtedy naszym powołaniem będzie go wspierać i często żyć w samotności. Małżeństwo nie może być przeszkodą do zrealizowania Bożego planu co do naszego życia. Należy już na początku powiedzieć partnerowi, kim jesteśmy, czego pragniemy, podzielić się swoimi przekonaniami, wartościami i ograniczeniami. To jest ważne, aby czuć się komfortowo i rozwijać pozytywną relację. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Piotra 4,9. Dobrze więc będzie, jeśli najpierw odkryjemy, jaką mamy misję, albo przynajmniej dowiedzieć się, czy nasz partner będzie gotowy, aby być dla nas wsparciem. Życie w złym małżeństwie jest tysiące razy gorsze niż życie w samotności. Wiele ludzi żałuje, że weszli w związek małżeński, bo czują, że nie wypełnili planu, jaki Bóg im przygotował. Wstąpili w związek małżeński na siłę, z racji presji społecznych, rodzinnych albo i czasem nieoczekiwanej ciąży. Dojrzałość emocjonalna. Na pewnej sprawie rozwodowej sędzia po wysłuchaniu narzekań kobiety na jej męża powiedział do niej: przysięgała pani przecież, że bierze sobie tego człowieka na męża na dobre i na złe. Na co ta odpowiedziała: no tak, ale ja nie wiedziałam, że tego złego będzie aż tak dużo. 80% małżeństw się rozpada, bo jedno albo obydwoje nie byli emocjonalnie stabilni lub dojrzali. Częsta zmiana partnerów jest również oznaką niestabilności emocjonalnej. Zwykle nie te osoby, które są samotne, mają z tym problem, ale właśnie te, które nie potrafią żyć same. Kiedy odnalazłam swoją wartość i pewność siebie w Bogu, Duch Święty zaczął odnawiać mój charakter i porządkować moje emocje. Ja dłużej nie potrzebuję adoracji i uwielbienia u mężczyzny. Nie muszę też na nim niczego emocjonalnie wymuszać, tym bardziej wtedy, kiedy na przykład nie zrobi tego, co ja bym chciała, żeby zrobił. Czuję się kochana przez Boga, kocham, dlatego mam co ofiarować drugiemu człowiekowi. Kobieta powinna być silna dla swojego mężczyzny. Maryja była subtelna i delikatna, ale była tym samym ogromnym wsparciem dla Jezusa. Ona była silna w Bogu, w całkowitym oddaniu się Jego woli i miłości, jaką Go obdarzała. Stąd czerpała siłę, aby nieść przerażający ciężar krzyża, ukrzyżowanie jedynego syna, a później życia w samotności. Maryja była człowiekiem takim jak my. Żaden mężczyzna czy kobieta nie wytrzyma z partnerem, który ma narcystyczny, tchórzliwy, leniwy czy wciąż narzekający charakter. Oczywiście miłość polega na akceptowaniu wad człowieka, ale często ludzie uważają, że zmienią tą drugą osobę. Nie można jednak oczekiwać, że ktoś się zmieni, bo my tak chcemy. Naginanie otaczającego świata do naszych potrzeb to pycha i egocentryzm. Ocena charakteru człowieka jest bardzo ważna. Zanim jednak zaczniemy zwracać uwagę na tę drugą osobę, należy zacząć od siebie. Poprosić Boga, aby On pokazał, co jest w nas, co nie podoba się Bogu i nad czym możemy popracować. Mojej koleżanki chłopak był bardzo chorobliwie zazdrosny. Ze względu na to, że ona była dojrzała emocjonalnie, zamiast kłócić się z nim z tego powodu, ona chciała mu pomóc i znaleźć źródło tej zazdrości.
Nie każdy jednak ma w sobie tyle miłości i zrozumienia, aby akceptować nasze słabości. Dobrze, jeśli zanim zaczniemy koncentrować się nad znalezieniem partnera, pozwolimy Bogu uleczyć nasze zranienia i oczyścić nasze serca. Możemy wykorzystać do tego modlitwę, medytację, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą, rozmowy z kierownikiem duchowym czy z katolickim psychologiem. Poukładanie emocjonalne jest ważnym elementem każdej relacji. Bywało, że od złości i gniewu dochodziło do morderstwa. Nie chcemy więc, aby nasz partner okazywał nam niekontrolowaną złość. Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym, Przysłów 22-24. Ewangelia uczy nas, że chrześcijanie powinni być ludźmi radosnymi. Smutek ma swoje źródło w jakimś grzechu w naszym życiu. Jezus powiedział również przez Marię Waldorte, że wszędzie jest smutek, gdzie nie ma prawdziwego życia w Bogu. Oczywiście, że nie będziemy ciągle tryskać pełnią radości. Pojawią się momenty, kiedy smutek zagości w naszym sercu, ale nie może on być stałym gościem. Jeżeli nosimy w sobie jakąś ciemność, gorycz, żal, narzekanie, zgorzknienie, to warto nad tym popracować, żeby nie uczynić życie partnera smutnym. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, Hebrajczyków 12:15. Nie wydawaj duszy swej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Syracha 30:21. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Łukasza 1:45. Jan Paweł II powiedział: ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. Chrystus ma odpowiedź na to wasze pragnienie, ale prosi was, abyście mu zaufali. Prawdziwa radość jest zwycięstwem, czymś, czego nie sposób osiągnąć bez długiej i trudnej walki. Chrystus ma tajemnicę tego zwycięstwa.